Vlogmas dzień 24. Most famous reindeer of all. Just. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shy. Hej wszystkim, tu Janek, witam Was w ostatnim vlogmasie. Mamy dzisiaj sobotę, 24 grudnia, jest przed godziną 13, jestem przed godziną 12, jestem już po śniadanku i zaraz lecę do mojej cioci złożyć jej życzenia świąteczne. No i następnie będę robić jedną potrawę na Wigilię i tym razem będzie to tofu po grecku. Oczywiście pokażę Wam trochę, jak ją będę robić, tą wegańską rybę, a tymczasem uciekam się ogarniać. Lecę do cioci i życzę Wam miłego oglądania i widzimy się później. Jest po godzinie 16, ja już ze wszystkim się obrobiłem, byłem u cioci, wypiłem tam herbatę i zaraz będę właśnie szedł do mojej cioci, bo teraz robię pierogi, więc trochę Wam ponagrywam. No i o 18 mamy Wigilię, więc jeszcze trochę czasu mam, żeby się ogarnąć. Jeszcze będę musiał sobie wyczyścić spodnie, bo właśnie przedwczoraj, jak mojej koleżance walizkę wyciągałem, to trochę się obrudziłem. No i z potraw, no to w sumie wszystko jest zrobione. Ja sobie tylko jedną potrawę w tym roku robiłem, bo na większość potraw nie mam głowy i nie mam w ogóle ochoty jakieś robić różne wegańskie potrawy, więc stwierdziłem, że sobie daruję już chyba drugi rok z rzędu albo trzeci. No, te 3 lata temu chyba, z tego co mi się wydaje, jakieś robiłem. Miałem robić boczniaki, czyli śledzie w śmietanie. To jest wegańska potrawa z e-booka Ani Sudow, ale postanowiłem, że zrobię sobie tofu, bo mama kupiła mi tofu, no to stwierdziłem, że sobie zrobię właśnie tofu po grecku. Jeżynka gotowa była, to tylko musiałem posmażyć tofu. No także później Wam oczywiście wszystko pokażę, jakie będą potrawy. No a tymczasem będę uciekać do mojej cioci, zobaczyć co ona tam porabia. No i potem sobie muszę właśnie zmontować trochę tego vlogmasa, żeby dodać go Wam, jak będę już w Krakowie. Może uda mi się tutaj, zobaczymy jak to z internetem. No, tu coś internet słabo działa. No i w ogóle tutaj nie ma żadnych akcentów świątecznych w tle, no bo jestem tutaj na łóżku, na którym śpię. No, także lecę i widzimy się później. Jest 17:40 i czas się przebrać na Wigilię, bo już niedługo będziemy właśnie zasiadać do stołu. I ubiorę sobie taki t-shirt zielony, a pod to światło to w sumie nie widać tego odcieniu, ale dobra, nieważne. Tutaj mam tą koszulę, także takie zestawienie i do tego t-shirt spodnie. I ponownie musiałem przerwać nagrywanie, bo ten pokój w sumie jest taki przechodni, więc no dlatego lecę się przebrać.
I ponagrywam wam oczywiście jedzonko, już trochę zmontowałem. O, coś tu do jedzenia jest pod tą kodrą, ale no nic, nieważne. I przy montowaniu właśnie początku usłyszałem, że powiedziałem w ostatnim niczym, jakbym pochodził z Zakopanego, a ja jestem z Podkarpacia. Do czego się w sumie nie przyznaję, także lecę się przybierać. Muszę sobie jeszcze łańcuszki założyć, no i ogarnąć fryzurę, bo mam rozwalone włosy. Także odezwę się do was, jak już będę po kolacji wigilijnej. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Ja już jestem po kolacji wigilijnej, jest przed 23 i za niedługo będę lecieć spać. Ten vlogmas będzie powoli dobiegać już końca. Jestem strasznie przebodźcowany, boli mnie brzuch, trochę głowa i mam wszystkiego serdecznie dość. Najchętniej wróciłbym już do Krakowa i mówię tutaj o tym szczerze i otwarcie. W końcu mogłem przyjść do mojego starego pokoju, żeby do was pogadać, a przedtem nie miałem za bardzo możliwości, bo mój brat był obok w pokoju, no i ciągle ktoś się po tym domu kręcił, więc stwierdziłem, że będę nagrywać w pokoju, w którym śpię, bo nie śpię w moim pokoju, tylko w pokoju obok, bo jak tutaj przyjeżdżałem, to głównie spałem tam i się przyzwyczaiłem i w sumie wolę mniejszą przestrzeń do spania. Przez to, że w Krakowie mam mały pokój, no to już się przyzwyczaiłem do mniejszej przestrzeni. No i najchętniej bym jutro wrócił, już sobie zarezerwowałem BlaBlaCara. Mam nadzieję, że ta babeczka jutro mi rano potwierdzi ten przejazd i że będę mógł wrócić, aczkolwiek nie jest to pewne, no najwyżej po prostu to przecierpię. Nie mówię o tym szczerze i otwarcie o tym wszystkim, bo naprawdę mam serdecznie dość. I to jest za dużo jak dla mnie, bo ja nie miałem tutaj w ogóle przyjeżdżać, tylko stwierdziłem, że już dobra, pojadę, się zmuszę, a nie ma co się zmuszać do niczego. Naprawdę. No w ogóle chyba widać po tym, jak się czuję, no. Nie jestem zbytnio szczęśliwy z tego powodu, że tu jestem, no ale cóż poradzić, no za głupie decyzje trzeba płacić zdrowiem psychicznym. Nie po to się stąd też wyprowadzałem, żeby dalej się źle czuć, bo jak już zapewne widzieliście zmianę we mnie, no to jest lepiej zdecydowanie, jak jestem w Krakowie, powiedzmy na swoim. To nie jest moje mieszkanie tam, no bo wynajmuję pokój, no ale sam fakt, że poszedłem na swoje, że żyję sobie po swojemu. Teraz też będę ogarniać nową pracę właśnie. No także mam nadzieję, że wszystko będzie już szło ku dobremu. Pewnie zaraz moja rodzina wróci z pasterki. Więc nie wiem, czy zagadywać o to, że wracam jednak jutro. Bo i tak będę musiał naściemniać oczywiście, żeby nikomu nie robić przykrości, no to tak powiem, no ale powiem wam, że no jednak ja z rodziną nie mam zbytnio dobrych kontaktów i nie jest to nic do ukrycia. Będę tutaj mówić szczerze, wiem, że dużo osób pewnie zobaczy ten film, pewnie dużo może być ludzi, którzy to słuchają nawet stąd, skąd jestem, no ale nieważne jakby czym to się przejmować. Też po komentarzach, które usłyszałem w domu wczoraj i dzisiaj, to mam dość serio i nie chcę po prostu tego słuchać, nie chcę jakby być w takim otoczeniu, środowisku. Także ja uciekam, lecę się myć, bo naprawdę jestem wykończony, muszę sobie ponastawiać budziki, żeby rano wstać, tak o 10:20 zobaczyć, czy jest to potwierdzenie. No i wtedy powiem, że jednak coś pomyliłem z biletem. Także dziękuję wam za oglądanie. No i życzę wam szczęśliwego nowego roku, bo jak tego vlogmasa będziecie oglądać, no to pewnie będzie 27 grudnia, czyli moje urodziny. A w moją urodziny jadę do Zakopanego, także spodziewajcie się vloga z tego urodzinowego wyjazdu, bo będę na pewno coś nagrywać na TikToka i na YouTube'a. Także widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Pa, pa!